Tak wygląda przejście jednym ze szlaków. No taki jest urok jesieni w górach. Tym bardziej, że się rozpadało. Szlaki namiękły. I generalnie nie jest lekko. Tu nawet buty trekkingowe nie pomogą. Tylko kalosze. No i zasuwamy. Jest po prostu ślisko na maksa. Spływa błoto po szlaku. A jak nie to chęchy. Tutaj, dziewczyny. Hop. Ruchy na drugą stronę. Zobacz, jaki las. Wow. Wow. Zielony szlak. Tadam. Walka z nawierzchnią. Ale las naprawdę fajny. I to są to miejsca, gdzie widać, że nie jest jeszcze skaleczony. Zobaczcie to niesamowite miejsce. To właśnie Pogórze Przemyskie. To jedno z tych miejsc na południowym wschodzie Polski, o które cały czas walczą miłośnicy przyrody, którzy chcą objąć takie miejsca ochroną. To jest miejsce, które przeszło już gruntowną wycinkę. Ten niesamowity las tych ogromnych buków, jodeł, został przetrzewiony. Tutaj są koleiny na drogach, które sięgają do piersi. To jest trudno sobie wyobrazić, jak ciężkim sprzętem można było po prostu zrujnować to miejsce. Ale blizny się goją. Oczywiście pewnych rzeczy się nie da wrócić, natomiast blizny się goją i teraz, zwłaszcza w takich miejscach jak to, można po prostu napawać się pięknem, energią, dzikością tego miejsca. Niesamowicie. Niesamowicie.